Dzień dobry. Nazywam się Robert Żuber. Jestem konsultantem Business Intelligence w Komarch i dzisiaj chciałbym państwa zaprosić na webinar poświęcony tematyce Business Intelligence, którego tytuł brzmi: Wiedza generuje zyski. Poznaj rozwiązania Komarch Business Intelligence. Na tym webinarze chciałbym państwu opowiedzieć o idei rozwiązań Business Intelligence, opowiedzieć o przewagach, które mają rozwiązania Komarch w stosunku do rozwiązań firm trzecich w obrębie analityki. Związanej z systemem Komar RP. Chciałbym Państwu pokazać przykłady, tak naprawdę, w jaki sposób analityka może Państwa firmie pomóc osiągnąć przewagę konkurencyjną i osiągnąć sukces na rynku. Jeżeli chodzi o rozwiązania Komar Business Intelligence, to tak naprawdę Komar jako jeden z czołowych dostawców rozwiązań BI na rynku, który wspiera swoimi narzędziami, bardzo duży procent y, dużych i średnich przedsiębiorstw, jeżeli chodzi o firmy, jak również mniejszych jednoosobowych działalności gospodarczych lub spółek, ma w zakresie oferty Business Intelligence bardzo wiele przewag, których nie posiadają rozwiązania konkurencji. Jest kilka przewag, które pro, y, rozwiązanie Komar Business Intelligence posiada w stosunku do rozwiązań firm trzecich, naszej konkurencji, która działa w obszarze y, y, systemów ERP i rozwiązań BI na rynku. Przede wszystkim Komarch Business Intelligence dla naszych systemów ERP, dla Optimy, dla Xela, dla Altum i dla innych rozwiązań. Jest to gotowy, rozwijany przez nas na przestrzeni lat produkt. Jest to produkt, który w momencie, kiedy Państwo zdecydujecie się, że chcecie w niego zainwestować, jest na bieżąco rozwijany. W momencie, kiedy Państwo korzystacie z asysty technicznej, macie Państwo na każdym etapie możliwość skorzystania z pomocy specjalistów Komarch. Macie również państwo możliwość skorzystania z upgrade'ów do nowej wersji. Czyli w momencie kiedy pojawia się nowa wersja produktu, yy, pobieracie ją państwo tak naprawdę jak każde inne rozwiązanie i możecie państwo dokonać w tym zakresie upgrade'u. Jeżeli chodzi o rozwój rozwiązań Komarch Business Intelligence, jest on tak naprawdę ws współbieżny jeżeli jest z rozwojem rozwiązań dla systemów Komarch ERP. Czyli w momencie, kiedy pojawia się jakiś nowy proces, jakieś nowe, jakiś nowy moduł w systemie Komar RP, on zawsze w tym momencie jest wspierany analityką, wspierany raportowaniem z tego zakresu. Kolejną przewagą, jaką ma produkt Komar ERP BI w stosunku do innych rozwiązań Business Intelligence obecnych na rynku, jest szybkość i łatwość wdrożenia tego rozwiązania. Wybór standardowego modelu wdrożenia. W znacznym stopniu minimalizuje czas potrzebny na uzyskanie gotowego rozwiązania i możliwości korzystania z gotowych raportów i dashboardów. Pełna integracja z systemem ERP powoduje, że nie ma, nie ma potrzeby budowania dedykowanych interfejsów, dedykowanych mechanizmów czyszczenia danych. To wszystko jest już wbudowane w produkt i na przestrzeni lat, kiedy on jest rozwijany, zostało to w bardzo, bardzo mocnym stopniu zautomatyzowany. Jeżeli chodzi o wdrożenie rozwiązań Komar Business Intelligence, to tutaj firma posiada bardzo szeroką sieć partnerów. Czyli w momencie, kiedy Państwo chcielibyście zacząć współpracę i zacząć y, działalność z rozwiązaniami Komarch Business Intelligence, warto zwrócić się do swoich partnerów, którzy posiadają, y, y, posiadają kompetencje również we wdrażaniu rozwiązań Komarch BI. Kolejną przewagą, jakie mają rozwiązania Commerce Business Intelligence, jest przystępna cena oraz atrakcyjny model licencjonowania. Jeżeli chodzi o barierę wejścia, tak naprawdę jest ona zminimalizowana i te koszty, które trzeba ponieść, jeżeli chodzi o wdrożenie rozwiązań Comarch Business Intelligence, są bardzo atrakcyjne w porównaniu do kosztów wdrożenia, które moglibyście Państwo ponieść ewentualnie w momencie, kiedy byście chcieli budować tak naprawdę. Bardzo z, zindywidualizowane rozwiązanie oparte o system Komar HRP. Czyli jest tak naprawdę duża elastyczność w, w zakresie cen licencji, ale też sposobu licencjonowania. W niektórych, dla niektórych produktów wprowadziliśmy również model, w którym licencja, czyli te, te koszty, które trzeba ponieść, są rozkładane w czasie i można je regulować w miesięcznych. W miesięcznych takim modelu abonamentowym, kiedy te nakłady są ponoszone co miesiąc. Rozwiązania Komarch BI to również gotowy zasób wiedzy dostępny dla każdego z Państwa. Kluczowe aspekty funkcjonowania firmy, które obsługujemy w systemie ERP, mają również swoje odzwierciedlenie, jeżeli chodzi o raporty i dashboardy dostępne w rozwiązaniach BI-owych. Wszystkie raporty i wszystkie dashboardy to są produkty out of the box, czyli w momencie kiedy instalujecie państwo rozwiązanie BI i wdrażacie je u siebie w firmie, macie państwo dostęp do nich od razu po instalacji bez konieczności prowadzenia długiej i żmudnej konfiguracji. Jeżeli chodzi o rozwiązania Komar Business Intelligence, to tak naprawdę wszystkie kluczowe aspekty funkcjonowania firmy, ubrane w obszary analityczne, są dostępne od ręki w postaci wbudowanych raportów i dashboardów, ale również każdy z użytkowników ma możliwość budowania swoich własnych raportów z dostępnych miar i przekrojów. Rozwiązania Business Intelligence od Komar to również gwarancja bezpieczeństwa. Firma Komar, która funkcjonuje przeszło 25 lat na polskim rynku i zdobyła bogate doświadczenie we wdrażaniu tych rozwiązań dla, dla klientów z różnych branż. Gwarantuje, że rozwiązania BI oraz rozwiązania RP są w pełni zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami. Produkt Comarch Business Intelligence, który rozwijany jest zgodnie z najlepszymi rynkowymi praktykami, również w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa firmy i jej użytkowników, jest w pełni dostosowany do wymagań prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych i innych przepisów obowiązujących w Polsce. Bo nie trzeba Państwa przekonywać, że wykorzystanie systemów business intelligence w firmie w dzisiejszym mocno konkurencyjnym rynku to jest w zasadzie must-have przetrwania każdej firmy. Firmy, które nie inwestują w rozwiązania analityczne, nie wykorzystują swoich danych, są na samym wstępie skazane na porażkę. Dlaczego jest to takie istotne? W, w dzisiejszym świecie i dlaczego rozwiązanie BI to tak naprawdę inwestycja? W kilku słowach chciałbym Państwu to przekazać. Dlaczego się to opłaca? Przede wszystkim rozwiązania Business Intelligence pozwalają na analityczne podejmowanie decyzji. Szereg czynności, które w tym, do, tego, do tej pory podejmowaliśmy intuicyjnie, w tym momencie mogą mieć swoje odzwierciedlenie w dedykowanych raportach czy dashboardach, które przekrojowo pokażą nam informacje o najbardziej krytycznych aspektach funkcjonowania naszej firmy. Rozwiązania Business Intelligence to również rzetelne źródło danych na potrzeby raportowania i na potrzeby dostarczenia przekrojowych danych tak ważnych w procesie podejmowania decyzji. Zbudowanie rozwiązań business intelligence opartych również o hurtownie danych, to również ograniczenie możliwych ludzkich błędów i przekłamań, które powstają w momencie, kiedy w firmie raporty przygotowywane są w sposób manualny, bez żadnej automatyzacji, bez reguł walidacji i innych czynności, które w rozwiązaniach business intelligence są tak bardzo istotne. Rozwiązania. Business intelligence to również przystępny, przyjazny sposób prezentacji i wizualizacji danych, jak również ciągły dostęp do rzetelnej informacji i ciągłego monitorowania kluczowych aspektów funkcjonowania firm na rynku. Dużym plusem rozwiązań Business Intelligence jest również możliwość generowania własnych raportów tworzonych ad hoc. Z wykorzystaniem miar i wymiarów dostępnych w różnorodnych obszarach analitycznych każdy z użytkowników systemu BI może zbudować sobie własny raport i własne zestawienie, które w najlepszym stopniu będzie odzwierciedlało te informacje, które w codziennej pracy będą dla niego najważniejsze. Jeżeli chodzi o użytkowników, którzy będą zainteresowani wdrożeniem rozwiązań Business Intelligence, grupa tych odbiorców jest bardzo bogata. Będą to menadżerowie firmy, którzy będą mieli mocno syntetyczne raporty pokazujące kluczowe aspekty funkcjonowania firmy i będą to bardziej wyspecjalizowane grupy. Osoby zaangażowane w proces kontrolingowy, analitycy, albo sprzedawcy, którzy będąc w terenie mogą wspomagać się mobilnymi raportami dostarczającymi ich informacje w momencie, kiedy oni są również poza firmą. Rozwiązania BI to również pełna automatyzacja raportowania. Czyli w momencie, kiedy ustalimy sobie jakiś stały raport, on może być automatycznie odświeżany nowymi dana, danymi i tutaj nastąpi pełna automatyzacja dostarczania tej informacji analitycznej do zainteresowanych osób. Rozwiązania Business Intelligence dostępne w, w ramach Komarch RP to również możliwość generowania subskrypcji i okres, okresowych raportów również do użytkowników zewnętrznych. Czyli niekoniecznie taki użytkownik musi mieć dostęp do naszej platformy analitycznej, ale określony zestaw raportów może mu, mu być przesyłany w postaci e-mailowej subskrypcji. Wreszcie rozwiązania Business Intelligence to podniesienie szeroko rozumianej wydajności, jeżeli chodzi o proces raportowania i analizy danych. Pełna integracja z systemem RP, dedykowane mechanizmy pozwalają na przygotowanie raportów i dashboardów dużo szybciej i rozdysponowanie ich w ramach firmy w dużo bardziej przystępny sposób. To oczywiście powoduje dużą oszczędność, jeżeli chodzi o pracochłonność poszczególnych działów w firmie. Zaangażowanych w raportowanie i wreszcie powoduje to, że systemy transakcyjne, systemy ERP yy, mogą być w znacznym stopniu odciążone. Wspomnieliśmy sobie o biznesowych aspektach funkcjonowania systemów Business Intelligence. Chciałbym Państwu teraz zaprezentować, jak to wygląda od strony samej architektury rozwiązania i komponentów, które w tej architekturze będą występować. W warstwie operacyjnej. Zasilamy się danymi z systemu ERP Produkcji Komarch. Czyli w tej warstwie obsługujemy kluczowe procesy w firmie: proces sprzedaży, proces obsługi magazynu, proces składania zamówień i dane z tego procesu, trzymane w systemie transakcyjnym, będą wsadem dla hurtowni danych. W hurtowni danych, która będzie tak skonstruowana i tak zoptymalizowana, żeby te uporządkowane dane odzwierciedlały kluczowe procesy, które w ramach firmy zachodzą i te właśnie dane w odpowiednich strukturach odpowiednio ułożone, oczyszczone i przetransferowane z systemu źródłowego z systemu ERP były mm, wizualizowane w postaci raportów i dashboardów w rozwiązaniach y, y, BI Point albo księga raportów. To jest ten ostatni element całej układanki, czyli prezentacja wyników, prezentacja danych pochodzących z systemu Komarch ERP. Natomiast w rozwiązaniach dla mniejszych klientów rezygnujemy z warstwy hurtowni danych, natomiast raportowanie i wizualizacja danych odbywa się bezpośrednio na danych pobranych z systemu Komarch ERP. Rozwiązania Comar Business Intelligence Zawierają dużą dawkę wiedzy merytorycznej z wielu obszarów działalności przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa działające w branży handlowej czy produkcyjnej mogą zatem wykorzystywać dedykowane sobie obszary po to, żeby rozwinąć w znaczny sposób analitykę i codzienne raportowanie. W obszarze analitycznym logistyki. Mamy szereg informacji dotyczące, dotyczącego całego aspektu sprzedaży przedsiębiorstwa, przetwarzanych zamówień czy gospodarki magazynowej. Wiele raportów i dashboardów pochodzi z obszaru księgowości, jak również z takich obszarów jak kadry i płace, płatności, reklamacje, wyniki operacyjne, umowy, wizyty i transport, czy obszar CRM-u. Również firmy produkcyjne mogą korzystać, korzystać z gotowego obszaru produkcji i dostępnych w nim raportów i dashboardów. Menadżerowie i działy analiz w firmie codziennie zadają sobie setki pytań, na które odpowiedzi mogliby znaleźć w bardzo szybkim tempie korzystając z rozwiązań Business Intelligence. Takie pytania jak to, czy dany produkt opłaca się sprzedawać na danym rynku, jak wygląda marża dla tego produktu w określonym sklepie, która marka produktu najszybciej rotuje, i być może powinienem ją uwzględnić w procesie zatowarowania sklepu, czy określony pracownik wykonał plan sprzedaży, albo ile mu do tego planu sprzedaży brakuje, jakie osiągnął wyniki na tle innych kolegów, i czy powinien Mocniej przycisnąć, żeby założony plan zrealizować? Które pro produkty w procesie produkcyjnym generują najwięcej odpadów? I jaki produkt powinien być najczęściej i y który produkt był najczęściej reklamowany? Czy wreszcie, który, na który produkt powinienem ustawić w danym momencie promocję, żeby wyprzedać zalegające y zapasy magazynowe? To są właśnie pytania, na które. Odpowiedzi możemy poznać, użytkując raporty i dashboardy dostarczane w ramach rozwiązań Komar Business Intelligence. Jest szereg grup użytkowników, dla których wdrożenie systemu Business Intelligence i raportowania może pomóc w codziennej pracy i uzupełnić ich wiedzę merytoryczną. Zarząd przedsiębiorstwa czy kierownictwo może otrzymywać mocno syntetyczne raporty pokazujące, wszystkie krytyczne obszary działalności firmy. Działy księgowe, działy kontrolingowe, sprzedażowe albo kierownicy tych działów będą dostawali już dosyć mocno wyspecyfikowane raporty dostosowane do ich potrzeb. Natomiast sprzedawcy, analitycy, czy mobilni pracownicy działający w terenie będą mogli otrzymywać konkretne raporty szyte na miarę Codziennie odświeżane najświeższymi danymi. To będzie dla nich wsparcie w codziennej operacyjnej działalności firmy. Jeżeli chodzi o rozwiązania business intelligence, równie ważne, co pozyskanie właściwych danych ich rzetelna obróbka jest aspekt wizualizacji wyników analiz. Dzięki wykorzystaniu mechanizmu dashboardu jesteśmy w stanie w ciekawej, prostej i intuicyjnej formie dostarczyć najważniejsze informacje, do zainteresowanych w firmie działów. Przystępna wizualizacja wyników pozwala na szybsze zrozumienie danych i na szybszą reakcję w momencie, kiedy dany wskaźnik pozostanie przekroczony. Możliwość ciągłego wglądu w wyniki firmy, również z wykorzystaniem rozwiązań mobilnych, to duża przewaga, jeżeli chodzi o rozwiązania Komar Business Intelligence. Komar, jako dostawca systemów Business Intelligence, ma również w swojej ofercie rozwiązanie, które pozwala w przystępny, ciekawy sposób wizualizować wyniki analiz, dostarczać raporty oraz dystrybuować całą informację zarządcom w ramach firmy. Rozwiązanie to posiada kilka charakterystycznych cech, które powodują, że powinniśmy się nim zainteresować. Przede wszystkim jest to rozwiązanie w 100% webowe. Czyli do obsługi raportów czy dashboardów, nie potrzebujemy instalować żadnych zewnętrznych aplikacji, wystarczy tylko i wyłącznie przeglądarka internetowa. Rozwiązanie jest interaktywne i łatwe w obsłudze, dzięki czemu nawet mniej wprawni użytkownicy, posiadający mniejsze doświadczenie z rozwiązaniami BI, będą w stanie produkować swoje własne dashboardy czy tworzyć raporty ad hoc. Wbudowane w rozwiązanie formy wizualizacji, Czyli sposób prezentacji danych jest bardzo rozbudowany i każdy z użytkowników będzie w stanie każdy, każdy, każdy wykres, każdą tabelę, wskaźnik dostosować do własnych potrzeb. Rozwiązanie jest również mobilne i responsywne, dzięki czemu użytkownicy korzystający z raportów na urządzeniach typu tablet czy telefon będą w, w łatwy sposób w stanie podłączyć się do systemu i uruchomić swoje urobione raporty czy dashboardy. W zakresie dystrybucji raportów czy przygotowywania modeli danych również rozwiązanie posiada dedykowane mechanizmy, które pozwalają dzielić się raportami, jak również przygotowywać modele i korzystać z harmonogramów ich zasilania. Oprócz nowoczesnego rozwiązania, w którym każdy z użytkowników będzie mógł tworzyć swoje własne raporty czy kokpity menedżerskie. Produkty Komarch Business Intelligence to również duża dawka wiedzy merytorycznej, zebrana w standardowych raportach i dashboardach, dostępne dla każdego użytkownika zaraz po instalacji systemu. Skatalogowane według obszarów analitycznych raporty to doskonała dawka wiedzy z każdego obszaru funkcjonowania przedsiębiorstwa. Ponad 100 raportów i kilkanaście dashboardów to syntetyczna wiedza, dzięki której każdy z działów firmy będzie mógł uzyskać potrzebne mu informacje w ciekawy i przystępny sposób. Narzędzie analityczno-raportowe Comarch BI Point pozwala na sprawne zarządzanie całym raportowaniem i całą analityką w firmie. Tutaj mamy przykład szeregu raportów i dashboardów, dostępnych wprost w produkcie zaraz po jego instalacji. Dedykowane raporty dla Comarch ERP, XL, dla Optimy czy dla XL w tym wydaniu Start możemy zgromadzić w repozytorium i możemy się nimi dzielić. Jak Państwo widzicie, dla każdego z rozwiązań Komarch ERP system Business Intelligence dostarcza Szeroki wachlarz raportów i dashboardów, pokazujący w przejrzystej formie każdy aspekt funkcjonowania firmy. Mamy informacje i raporty dotyczące logistyki, wyników operacyjnych, CRM-ów czy serwisu. Jak wygląda przykładowy raport z obszaru sprzedaży? Raport prezentuje informacje o produktach, którymi handluje nasza firma. Oraz informacje o średniej wartości produktu i średniej marży, które na danym produkcie osiągaliśmy. Gotowe raporty możemy również modyfikować, dorzucając dodatkowe przekroje, które, którymi, którymi dysponujemy w ramach modelu danych. Oraz filtrując informacje na przykład do określonego roku, obszaru geograficznego albo wybranego kontrahenta. Wszystkie dostępne miary i wymiary znajdziemy w lewym panelu. Zmodyfikowany następnie raport czy dashboard możemy zapisać, udostępnić innym użytkownikom lub wysłać w formie subskrypcji. Raporty to syntetyczne zestawienie najważniejszych informacji w formie tabelarycznej. Oprócz raportów dla każdego z naszych systemów ERP posiadamy również zestaw predefiniowanych dashboardów, które w syntetycznej formie pokazują najważniejsze informacje dotyczące procesów, które w firmie zachodzą. Zobaczmy przykład takiego dashboardu, który będzie dotyczył zarządzania produkcji. Dashboard, który widzimy przed sobą, pozwala w syntetycznej formie zwizualizować najważniejsze informacje dotyczące wybranego procesu. W tym momencie mamy do czynienia z procesem zarządzania produkcją. Taki dashboard jest interaktywny, czyli w momencie, kiedy będziemy chcieli zawężyć zakres analizy do tych wybranych miesięcy, wszystkie informacje, które będą później, zostaną właśnie do tego, do tego miejsca wyfiltrowane. Dane na dashboardzie możemy wywizualizować w różnej formie, w postaci tabel, w postaci wykresów, chociażby pokazujących strukturę czasu przestoju i jego przyczyny, czy w postaci wskaźnika, który tutaj pokaże nam łączny całkowity przestój rzeczywisty. Częścią dashboardu może być również raport, który te same, te, te same informacje zaprezentuje w formie przestawnej tabeli. Wybrany dashboard możemy również edytować, dodając swoje własne elementy, takie jak wykresy, wskaźniki, yy, tekst, mapę czy filtr danych, jak również dostępne elementy możemy modyfikować, jeżeli chodzi o ich wygląd, wielkość elementów kolorystykę, i tak dalej, i tak dalej. Kolejny dashboard, który możemy wykorzystać w codziennej pracy, to dashboard sprzedaży i zakupów przygotowany dla systemu Comarch RP Optima. Dashboard prezentuje najważniejsze informacje dotyczące sprzedaży, między innymi trend sprzedaży, widzimy go w ujęciu miesięcznym, najważniejsze informacje dotyczące średniej marży, marży procentowej, czy średniej ceny zakupów, trend zakupów również w rozbiciu na poszczególne miesiące, jak również różnego typu rankingi najczęściej sprzedawanych produktów, najczęściej kupowanych produktów. Jeżeli chcemy, możemy, możemy również posortować wybrane wartości. Ważnym aspektem jest również interaktywność elementów dashboardu. W momencie, kiedy wskażemy na jednej wizualizacji przykładowo wybrany miesiąc, wszystkie wizualizacje, które będą z nim połączone, odfiltrują nam się do zadanej wartości. Zobaczmy, jak proste jest stworzenie swojego własnego raportu. Wystarczy, że z poziomu repozytorium wybierzemy utwórz, nowy raport, następnie. Wskażemy źródło do raportowania. Skorzystam z obszaru logistyki komar rpxl. Równie proste jak przeglądanie gotowych raportów i dashboardów jest przygotowanie swojego własnego zestawienia. Chciałbym zaprezentować wyniki sprzedaży moich produktów w rozbiciu na poszczególne lata. Żeby tego dokonać, Szukam sobie odpowiedniej miary w zestawie miar i wymiarów, którą mam dostępną w modelu. Szukam zatem miary sprzedaż wartość, którą przenoszę na pola danych. Następnie interesuje mnie wymiar produkt. Chciałbym te, te dane zaprezentować w rozbiciu na poszczególne produkty, które oferuje moja firma. Szukam więc wymiaru produkt, znajduję atrybut nazwa i przenoszę go na. Na wiersze. Kolejny element mojej analizy to jest prezentacja tych wyników w poszczególnych latach. Szukam więc wymiaru czas. Rozwijam hierarchię rok, czas kalendarzowy i wybieram pozycję rok, którą przenoszę na kolumny. Mój raport jest gotowy. Mogę go w tym momencie zapisać. On znalazł się w moim repozytorium. W momencie, kiedy pojawią się świeże dane, on będzie na bieżąco aktualizowany. Najlepszym wyznacznikiem jakości naszych produktów są opinie zadowolonych klientów, którzy z nich korzystają. Zobaczmy wspólnie, jak rozwiązania Comarch Business Intelligence, wdrożone przez naszego partnera firmy ERP Service z Częstochowy, wspomogły firmę Miami, producenta wyrobów cukierniczych. W chwili obecnej spółka koncentruje swoją działalność na produkcji cukierków typu krówka, wyśmienitego mleczka i sezamka, starając się łączyć tradycyjny charakter produktów z oczekiwaniami stawianymi przez rynek. Dotychczas stosowany przez nas system przestał być wspierany na rynku polskim. Spółka Miami stanęła przed wyborem nowego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem. Padło na firmę Komarch ze względu na to, że jest to polski producent który dostosowuje swoje produkty do zmieniających się przepisów prawa. Uważamy, że produkty firmy Komarch są godne polecenia ze względu na stosunek ceny do ich jakości. Produkcja jest sercem firmy Miami. W obszarze tym pracuje 250 pracowników obsługujących kilkadziesiąt zleceń produkcyjnych dziennie. Moduł produkcyjny Komar ERPXL został zmodyfikowany przez naszego partnera pod nasze wymagania. Dzięki wdrożonemu systemowi rozliczamy produkcję w ciągu 30 minut. Wcześniej zajmowało nam to kilkanaście godzin. Raporty produkcyjne poprzednio były generowane po kilku dniach produkcji, gdzie nie mogliśmy panować nad kosztami produkcji. Na ten moment mamy raporty produkcyjne generowane w czasie rzeczywistym po zakończeniu zmiany produkcyjnej. Dzięki temu jesteśmy w stanie poznać realne koszty wytworzenia produkcji, jak również wynikające oszczędności. Możemy reagować i efektywniej zarządzać produkcją. Największą wartością komarch RPXL dla Miami jest proste i szybkie rozliczenie produkcji. I jednocześnie rozliczenie to jest bardzo dokładne, dlatego kadra zarządzająca otrzymuje informacje o przekroczeniach kosztów lub wygenerowanych oszczędnościach. Tak dostarczane informacje pozwalają na podejmowanie szybkich decyzji zwiększających efektywność produkcji. Chcąc efektywnie wykorzystywać tak dużą ilość danych gromadzonych przez system Komarch RPXL, koniecznym stało się wdrożenie rozwiązania Komarch Business Intelligence. System ten agreguje wszystkie dane z Komarch RPXL. Dzięki rozwiązaniu Ecommerce Business Intelligence otrzymujemy raporty, które są w przejrzystej formie. Zgodnie z naszymi potrzebami możemy generować raporty dotyczące planowania produkcji, sprzedaży oraz wykonania budżetów. Możemy dowolnie filtrować sobie dane, które nas interesują. Wszystkie raporty dostępne są także na urządzeniu mobilnym w każdym miejscu i w każdym czasie. Kolejnym przykładem udanej współpracy i pokazem kompetencji naszej sieci partnerskiej. Jest wdrożenie rozwiązań Business Intelligence w firmie BripOx. Wdrożenie było obsługiwane przez partnera firmy Prospeo. Jeżeli chcecie się Państwo zapoznać z materiałami na jego temat, zapraszam do pobrania materiału z linka, które znajdziecie Państwo w oknie obok okna wideo. Jeszcze jeden materiał, którym byśmy się chcieli z Państwem podzielić, dotyczy wdrożenia systemu Business Intelligence dla komarcha RP Optima. Wdrożenie obsługiwane przez naszego partnera firmę. Firmę Supremo zostało przeprowadzone w znanej i rozpoznawalnej spółce sportowej KKS Lech Poznań. Lech Poznań, siedmiokrotny mistrz Polski, to nie tylko sukcesy sportowe, ale przede wszystkim społeczność, która łączy sympatyków piłki nożnej w województwie wielkopolskim. Strategią klubu jest to, aby każdy stał się częścią popularnego kolejorza. Z tego powodu utworzono sieć sklepów Lecha Poznań. W punktach sprzedaży można wyposażyć się we wszystkie atrybuty kibica. Główny i oficjalny punkt Stacja Kolejosz mieści się na INEA, stadionie w Poznaniu. Wraz z rozwojem marketingowym, właściciele Lecha Poznań zadecydowali o zakupie zintegrowanego oprogramowania do obsługi punktów sprzedażowych. Skoordynowane działania każdej stacji roboczej z centralą wymagało elastycznego i innowacyjnego rozwiązania. Chcieliśmy wprowadzić takie rozwiązanie, taki system, dla którego obsługa dużej ilości transakcji nie będzie stanowiła problemu. Zdecydowaliśmy się na zakup systemu firmy Komar. System Komar HRP Optima umożliwia nam przetwarzanie oraz analizowanie dużych ilości danych pochodzących z różnych obszarów naszej działalności. Dzięki niemu możemy prowadzić skuteczny oraz elastyczny biznes. Największą korzyścią z systemu RP Optima jest bezpośredni dostęp do informacji. Codziennie dostajemy bieżące dane na temat sprzedaży w poszczególnych kanałach, grupach produktowych, a także informacje o dystrybucji towarów na magazynie, co znacząco ułatwia logistykę i planowanie. Cały czas też rośnie liczba operacji kasowych. Nie byłoby to wszystko możliwe bez narzędzia, które pozwolą nam zbierać i agregować dane. Co więcej, moduł BI pozwolił nam określić, w której grupie produktów mamy największy potencjał do wzrostu. Na przykład produkty typu casual z bardzo lekkim brandingiem klubowym. Po analizie i wdrożeniu wielu nowych produktów, tego typu obroty w tej grupie produktowej wzrosły o 80%. W ramach podsumowania chciałbym Państwu przypomnieć, jakie są najważniejsze cechy, które wyróżniają produkty Komarch Business Intelligence. W stosunku do innych rozwiązań, które możemy znaleźć na rynku. Przede wszystkim jest to duża dawka wiedzy merytorycznej, zebrana przez lata doświadczeń we wdrażaniu systemu WRP oraz dostarczaniu analityki do tych systemów. Są to gotowe rozwiązania, gotowe raporty i dashboardy, do których każda firma może mieć dostęp zaraz po instalacji systemu. Jest to również nowoczesne narzędzie raportowe, które pozwala. Przygotowywać ciekawe, atrakcyjne wizualnie i nowoczesne kokpity menedżerskie, dzięki czemu informacja zarządcza może być dużo bardziej przejrzysta, interaktywna i dostępna dla każdego. Ważnym aspektem rozwiązań Comarch Business Intelligence w stosunku do konkurencji jest gotowa integracja pomiędzy poszczególnymi komponentami systemu. Wszystkie moduły, które pojawiają się w systemie ERP, mają swoje odzwierciedlenie w gotowych obszarach, w gotowych raportach i dashboardach. Cały proces ładowania danych jest zautomatyzowany i na bieżąco utrzymywany. Niemniej istotny jest również aspekt kosztów, jeżeli chodzi o wdrożenia, wdrożenia rozwiązań systemów Business Intelligence. Wdrożenie standardowego produktu BI dla Komarch RPXL albo Komarch RP Optima jest dużo bardziej... Przystępne cenowo niż budowanie mocno skastomizowanych rozwiązań, które muszą być na bieżąco utrzymywane. Ma to też również przełożenie na czas implementacji. W przypadku rozwiązań Komar Business Intelligence ten czas potrzebny na instalację i na wdrożenie systemu jest wielokrotnie szybszy niż u rozwiązań konkurencji. Dziękuję Państwu za wysłuchanie mojego dzisiejszego webinaru. Mam nadzieję, że udało mi się rozwiać Państwa wątpliwości i zainteresować naszą ofertą, jeżeli chodzi o rozwiązania Business Intelligence. Zachęcam do współpracy. Do zobaczenia.